dzisiaj dzieje się historia i dzisiaj jesteśmy tutaj i nie wyobrażałem sobie, żeby nie być tutaj razem z wami. Łączy nas jedno, pasja łowiecka i tej się trzymajmy i o tę będziemy się bić. Musimy czuć wagę tego, co tutaj się dzieje, o co walczymy. Przyjechaliście walczyć o samorządność, o to, co jest nasze, o to, co zawsze było nasze. Minister jest dla nas naturalnym partnerem. Życzcie nam, żeby ta nasza krótka rozmowa przebiegła dobrze. Chciałbym was prosić o to, żebyście dopingowali nas, bo my idziemy tam złożyć petycję. To, że jesteście tutaj dzisiaj, każdy z was, czy ty, czy tutaj koledzy, koleżanki, to jest ważne, bo wy chcecie zmieniać wizerunek polskiego myśliwego, wy chcecie zmieniać polskie łowiectwo na lepsze. I sądzę, że wam to się uda. Całe polskie łowiectwo ma być prawe, czyste i takie, jakim dawno już powinno być. Przekażcie naszym kolegom, koleżankom, którzy nie mogli, którzy nie chcieli przyjechać, powiedzcie, że walczymy, żebyśmy byli samorządni. Powiedzcie o tym, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. Dziękujemy wam serdecznie jeszcze raz za przybycie. Spełniliśmy swój podstawowy obowiązek, jaki postawiła przed nami historia. Nie zawaham się tego powiedzieć.